Od dzieciństwa, ale endometrioza została wykryta dopiero 3 lata temu. A zawsze? Endometriozę stwierdzono u mnie około pół roku temu, natomiast jeśli chodzi o objawy, widzę, że przez praktycznie całe moje życie się one pojawiały. Chorowałam na wiele różnych chorób i tak naprawdę dopiero rok temu, półtora roku temu dowiedziałam się, że jest coś takiego jak endometrioza i prawdopodobnie jestem na to chora. Od zawsze, ale o tym nie wiedziałam. Po 20 latach dopiero ktoś mnie zdiagnozował. Okropny ból. Przez połowę życia nie daje się żyć. Drugą połowę trzeba wykorzystać, żeby działać. Zrujnowane życie. Ten ból co miesiąc i to taki, że często ciężko się ruszyć w ogóle z łóżka. Straszna choroba, duży ból i samotność. Nikt cię nie rozumie. Jest to ogromnym dyskomfortem życiowym, przede wszystkim związanym z bólem i z ogromnymi ograniczeniami w życiu. Endometrioza to jest zagadka. Długą, ciężką, wnikliwą, ale droga, która mnie totalnie rozwinęła, otworzyła i wyleczyła. Lekarzy było mnóstwo, były 3 operacje, cała masa jakichś alternatywnych pomysłów na to, jak się uzdrowić. Długo tak. Miałam to szczęście, że dosyć szybko zostało to wykryte, ponieważ mam w lekarza w rodzinie i on się dogłębnie zajął. Natomiast no, niestety nie zna rozwiązania i nie był w stanie mnie wyleczyć. Nikt nie widział dla mnie ratunku. Diagnozowano u mnie mnóstwo innych chorób oprócz endometriozy. Wiele razy było stwierdzano, że tak naprawdę to najlepiej to do psychiatry, bo to hipochondria albo jeszcze coś w tym rodzaju. Bo takich chorób jak ja mam to jeszcze nie wymyślono. Tak? I w końcu jakaś tam nazwa się znalazła. Wsparcie, wiedza, ale też zrozumienie i takie pozytywne nastawienie. Inspiruje niesamowitą energią, pozytywnym nastawieniem do życia i niesamowitą siłą wewnętrzną. Dało nadzieję na wyleczenie, na lepsze życie, na życie bez bólu. To jest taka fajna pani Ania, która ma dużą wiedzę, sama się wyleczyła i ona się chce tą wiedzą dzielić, więc jeśli ktoś chce sam sobie pomóc, w sposób naturalny wesprzeć swój organizm, żeby on odnalazł tą samoleczącą siłę w środku siebie, to myślę, że warto jej posłuchać. Pokazałam, że można żyć bez bólu, że można pokonać endometriozę albo przynajmniej zatrzymać się w jakiś sposób. Endopozytyw International to moje dziecko, które stworzyłam, porodziłam dla wszystkich kobiet na całej Ziemi. Jest to organizacja, która inspiruje, edukuje i łączy. Koncept to był dla Was, nie dla mnie. Moim zadaniem jest tylko to, żeby zrobić ten awareness w Polsce, tak? A przede wszystkim, żeby pokazać kobietom tak pięknym jak Wy, że są piękne, że są silne, że mają powera, że mogą zmienić świat, ale nie mogą tego zrobić, jak siebie nawet nie zmienią. Ja po prostu chcę, żeby takie kobiety, jak tutaj stoją, to były wszystkie kobiety w Polsce i w Europie i na świecie. Dlatego, że wasz rynek jest przestrzenie afirmacyjne. Jestem piękną kobietą. To, co ja robię, to dla mnie to jest moja pasja. To jest moja praca, to jest moja pasja. Thank you.